Rymik, no. Chcę historię powiedzieć. Darek namawia mnie, żeby... Cisnąć, ja cię namawiam, nie. Tak na mnie zrzucaj. Darek mnie namawia, żeby nie opowiadać tej historii. Bo mówi, że będzie dym. A ja będzie mówię, dym. Ja mówię, jak dym? Oż to, ale że się rozhajcował. Ja mówię, ja, a ja, ogień musi być dalej. Ja mówię, jak Darek dym? Nie będzie nazwisk. Będzie prawda, to co widziałem. Słuchajcie, zdarzyło się kiedyś tak, że wymyśliłem sobie startować w zawodach wędkarskich. Startowałem... Dobra, co było do wygrania? Zlewo zmywać. Co? Żartuję, no to... To co było do wygrania? No, kołowrotek jaki. Jaki? No za 8 dych. Ale kurde, jaki? Biały na zimę. Myślałem, dobra. Aplauz tuningowany. Dobra, cicho. I teraz tak. Wymyśliłem, żeby sobie startować w zawodach, a w zawodach startowałem dwa razy, pierwszy i ostatni. Bo mówię, że będę najlepszy w świecie wędkarzem, jak wygram zawody. No i słuchajcie, historia wygląda w ten sposób, że ja to był pierwszy rok, kiedy mogłem startować oficjalnie, bo będzie z tym rokiem, kiedy nie mogłem startować, to był pierwszy, a drugi był ostatni. To były drugie moje zawody w życiu, kiedy powiedziałem sobie poprzednio, że już nie będzie ich więcej. I że wygrałeś mistrzem. Tak. Zawody były organizowane na rzece w województwie lubuskim. Mistrza. I słuchajcie, ja uzbrojony w pełen ekwipunek, łowiłem wtedy takim 3-metrowym Byronem Grey Shadowsem. Fajnie. I słuchajcie, te woblery, klenie, będę bolenie łowił, jazie, mówię, prosta sprawa. Troszkę była wysoka woda, główki przelane, także już wiecie, jak w Lubuskim i główki, to już wiecie, jaka rzeka. Zawody organizowane i słuchajcie, startujemy. Ci zawodnicy po brzegu lecą. Ja mówię, co to jest, kurde, gramy. Ty, widziałeś taką akcję kiedyś? Nie. Gong i nagle oni w plecakach, każdy dwie wędki, a ja tylko miałem jedną, to mówię. A miałeś plecak? Nie, to nie, ja zawsze torba. To mówię, przegram, bo już oni mają dwie, a ja mam jedną, to jak, nie? Oni pamiętają. Teraz więcej ryb złowią. No, bo więcej ryb. I gonią i pobiegli. Wszyscy tak, wszyscy identycznie. Okulary polaroidy, wodery, plecak i dwie wędki. I pobiegli. Ja mówię, dobra. Idę tak, też przyspieszyłem tego kroku, bo myślałem, że coś rozdają na tych główkach tam. Robaki. Tak, i poszedłem, słuchaj, wiesz, przyspieszyłem trochę. Zdałem jakąś tam główkę, mówię po swojemu, nieduży woger, przez ten napływ, to mówię, te kleniki jadziki kiedyś tam na tej odrze brały, nie? No i dawaj, zająłem pierwszą główkę, rzucam pierwszy rzut, czy 15, mówię, kurwa, nic. Dawaj, mała obrotówka, ona jeszcze skuteczniejsza, ale jeszcze mniejsze ryby. Rzucam 5, 15, rzut jakiś okonek, taki jak długopis, wiesz, mówię, ty, wywaliłem tą rybę. To ja dorzucę, bo się ciemno robi. Dobra. I... generalnie nic się nie dzieje, afera, przychodzi jakiś tam wędkarz, pytaj, młody, jak u ciebie? Ja mówię, że nie złowiłem ryby, no on też nie, tam ktoś tam jeszcze też nie, tam nikt nic nie złowił, masakra, nic się nie dzieje. Mija godzina, słuchajcie, widzę jakiegoś kolesia naprzeciwko mnie. Ja stałem w szuwarach między krzakami, w klatce w główki, a ten koleś stał na napływie. Widzę, charakterystyczny, bo miał... takie wodery w tamtych czasach były popularne, albo zielone, albo... Fioletowe. No co ty gadasz? Albo czarne. A on miał jakieś takie inne, jasne, jakieś takie, jakieś beżowe. Ja go tak go jakoś poznałem, że to ten facet. I widzę, że on coś tam, słuchajcie, gmera w tej wodzie. Ja mówię, rybę ma jakąś dużą. Ale czy gmera? No słuchaj, właśnie okazało się, że tak, wędkę miał odłożoną z boku i dość bez wędki gmerał. Ja się przyglądam, kucnąłem, wiesz, w tych krzakach. On mnie nie widzi. Ja widzę, że on zaczyna coś ciągnąć z wody. Na sznurku. Wyciąga, słuchajcie, na brzeg rybę, ja wtedy widziałem. Ona miała to kawał sztuki. Facet wziął to, ściągnął i za chwilę, wiesz, to jeszcze były stare zawody, że na trupach nie było na żywej rybie, czyli mogłeś tam ją walić w łeb. Odkłada ją gdzieś tam w jakiś worek i idzie dalej, coś ciągnie z tej wody. Mać, ty, on ryby wyciąga. Ja gdzieś, wiesz, poszedłem w jego stronę, żeby zobaczyć, o co chodzi, ale on gdzieś zniknął, przez krzaki wyszedł i koniec. Kończą się, słuchaj, zawody,
A on, ten facet, wiesz, do wagi, nagle okazuje się, że on zdobywa pierwsze miejsce. Leszczem i szczupaczkiem. Oba trupy białe, ja je widziałem, jak on jest wodę na sznurku wyciągał. Ja byłem gówniarzem, wcięło mnie tam między tymi facetami, wiesz, w plecy. Mówię, ja pierdzielę, my co tu jest grane? Ojcu opowiadam, facet wyciągnął, słuchaj, na moich oczach dwie ryby, leszcza i szczupaka, które były białe, trupami były. I na co złowił? No Darek, on jest, jak na co złowił? Na sznurku były szczupy. One na sznurku były. I słuchajcie, no ten koleś wygrywa zawody. Ja, słuchaj, w ojcu, tam, byłem ostro zły. Zostałem zgadać z tatem i mówię, ty, taka i taka sytuacja, mój tato mówi, że ma takiego znajomego tam w kolej, pójdzie z nim pogadać, mówi, co to jest za akcja, nie? Wyobraź sobie, że on do niego poszedł, a ten facet mówi, ty Wojtek, ale to normalne jest przecież. To tak oni tam się ustawiają wszyscy. Weź wyobraź sobie, jak to wszystko funkcjonowało.